Kroniki Myrtany Archolos, odcinek 4. Zapraszam do oglądania. Hej, mógłbyś mi pomóc? A o co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Czy zupa się udała? Tak. To daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Jak na gracze Gothica przystało, ekspa trzeba dobić, więc wybrałem się na lokalne polowanie i dobiłem kilka punktów doświadczenia. I tak jak obiecałem w tytule, zaprezentuję łatwy sposób na ekspienie w Gothicu. Pewnie co niektórzy starsi, doświadczeni gracze znają ten sposób, ale ja go prezentuję tym, którzy jeszcze go nie znają, więc zapraszam do oglądania. I takim oto półuczciwym sposobem kolejny poziom został wbity. Nie chcesz przywalić mi? Zwyzywać? I opluć? Od czasu, gdy mój zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Jak wygląda Rolf? To mały chłopak. Zgaduję, że nawet w twoim wieku. Ma spięte włosy, no i mięśniakiem to on nie jest. Ej, ty! Niech ci Inos w dzieciach wynagrodzi. Myślałem, że już będzie po mnie. Nie masz się już czego obawiać. Na pewno? Na pewno. Jak długo tu siedzisz? Całe wieki, ale na moje szczęście wilki nie skaczą tak wysoko. Co się stało? Miałem wracać, gdy usłyszałem wycie wilków i tak skończyłem tutaj, na tej skale. Możesz biec? I jakoś dam radę. Tylko proszę, zabierz mnie już stąd do domu, zanim ta bestia znowu się pojawi. Bestii po drodze nie spotkaliśmy, ale przy okazji kilka punktów doświadczenia zdobyliśmy. Także lecimy dalej w tą przygodę, poznajemy nowe wątki i bawimy się dalej razem wspólnie. A ty, drogi widzu, łapkę w górę zostaw, bo dlaczego by nie? Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Rolf jest już bezpieczny. Dziękuję. Kamień mi spadł z serca. Były jakieś problemy? Parę wilków, ale jakoś sobie z nimi poradziliśmy. Wilki? Tak blisko muru wioski? Trzeba będzie zawiadomić myśliwych. Te zwierzęta to nie przelewki. Udało mi się odzyskać część zapasów z łodzi rybackiej. Dobra robota. Nie sądziłem, że cokolwiek przetrwało tę burzę. Weź te parę monet. Przynajmniej tyle mogę ci dać za twoją fatygę. Dzięki, przydadzą się. To ja dziękuję w imieniu swoim i Rolfa. A teraz wybacz, ale muszę wracać do pracy. Swoją drogą Rolf wspominał, że widział jakąś bestię. Od pewnego czasu wśród mieszkańców chodzą plotki o leśnej bestii terroryzującej okolice. Mówią, że przemyka z krajem lasu, wypatrując wieśniaków wracających z pól i miejsc połowów. Niewielu ją widziało, a jeszcze mniej przeżyło z nią spotkanie. Jeśli Rolf faktycznie ją widział, to miał sporo szczęścia, że wyszedł z tego cało. Nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Do lasu, a dalej do kaskad. Od dawna nikt tędy nie chodzi, chyba że jacyś szaleńcy.
Jako, że szaleńcem jestem, to tam poszedłem. A czy się opłacało, to zobaczycie już za chwilę. I po kilku minutach oczyszczania drogi znajdujemy zwłoki, a w tych zwłokach znajdujemy bardzo ciekawy pancerz jak na początek gry. Także myślę, że akcja była dość udana. Tak prezentują się statystyki nowego pancerza oraz tak się prezentuje w nim nasz bohater. Jak widzimy, całkiem w porządku. Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to co dokładnie robisz? Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Od czasu, gdy Straż Miejska wyraźnie sobie nie radzi lub nie chce sobie poradzić, my, myśliwi, mamy pełne ręce roboty. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Jeśli chcesz stosunkowo łatwo dopaść zwierzynę, musisz umieć odpowiednio do niej podejść, a nie jak jakiś barbarzyńca. I kolejna ciekawostka, którą wszyscy znają. Przy wodospadzie obok Silbach znajdujemy zwłoki nowicjusza, w którym jest kilka ciekawych itemów, także polecam serdecznie go przeszukać. Tego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Moc wszechobecna. Po zmroku do duchów zwraca. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Kim jesteś? Na imię mi Terry. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową. Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Trzymaj. Co słychać? U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury, podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań.